No zaraz zobaczę, o chyba działa. Dobra. Witajcie kochani. Nie wiem, czy ktoś już jest, ale my już jesteśmy. Dobry wieczór. Dzisiaj, ponieważ ta transmisja jest taka jakby wymyślona trochę ad hoc i warunki nie były zbadane ad hoc, że mamy ze sobą łącze do nadawania w jakiejś lepszej jakości, to nadajemy z iPada, więc ta jakość będzie taka średnia, ale jak dacie tam głos do góry i to myślę, że będzie ok. Mam nadzieję, że jakąś nadrobimy treścią. Jak będzie za cicho, to też mówcie. To będziemy się starali głośniej krzyczeć, bo za bardzo jak przysuniemy bliżej do siebie ten tablet, to będzie chyba słabo nas widać. Jak ktoś już przybył, to będzie nam miło. O. No właśnie, wiemy, że bardzo cicho, ale nie jesteśmy w stanie podłączyć mikrofonu, a jak robiliśmy próbę na wyższej jakości, na nadawaniu przez kamerę i tak dalej, to niestety wywalało nas co chwilę z internetu. Mamy tutaj bardzo słabe łącze, więc jedyna opcja to jest dać głos po prostu na full chyba, albo na prawie full i jakoś to znieść. No i my będziemy się starali mówić głośniej też. Tak, tak. I ciekawy, i zajmujący. Jak jesteście, to tam jakoś możecie dać znać o sobie, czy jakoś tam zalajkować, zaserduszkować, czy w ogóle przywitać się w komentarzu. Nam będzie bardzo miło. Tak, jak coś się nie skorzystałem, Wojtek. Piszę, rozumiem, nie? Czemu nie? To można jeszcze podłączyć pod wzmacniacz. I tam jakieś osoby, widzę, dołączają do nas. Dobra, Kinga pisze, że jest ok. To dobrze, dobrze, że ktoś potwierdził, od razu nam poczucie wartości skoczyło. Dołączają kolejne osoby. Możecie się tam jakoś przywitać, dać znać, skąd jesteście, jak się nie znamy. A pewnie jest tak, że jak ktoś zna mnie, to może nie znać Anię, jak ktoś zna Anię, to może nie znać mnie. I co? Widzę tam. Się witają, nawet Agnieszka z pokoju obok się wita. Ania pisze, że będzie nas medytować trąbkami Eustachiusza. Taniec finałowy, dobrze, coś wymyślimy. Liczymy na taniec. W tym kadrze. Tutaj szuwar jakiś zrobimy. No to na pewno mogą być różne formy tańca, nie? Na przykład jakiś taniec mentalny, tak. Taniec we śnie i ten. Więc tak, powiemy wam tak szczerze, ta transmisja jest ad hoc, więc my się nie mówiliśmy, co my to powiemy. Więc generalnie tak, może być bardzo fajnie, bo wyjdzie bardzo spontanicznie i tak dalej, a może być tak, że nagle w którymś momencie zamilkniemy oboje, czekając, aż druga osoba coś tam powie mądrego. Więc to zobaczymy, jak będzie. No tak jak w życiu, nie? I będzie nam miło też, jeżeli będziecie chcieli brać jakoś tam udział w tym, w sensie coś skomentować w jakichś odpowiednich momentach. Co tam, pytanie zadawać, jeśli macie, podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami, bo to powiedzmy nasze doświadczenia, czy może bardziej Ani niż moje w zakresie tańca. Jakiś tam mam, większe, nie? No tak. Zdecydowanie masz większe. Większe. Z kolei ja się gdzieś tam z tym tańcem też stykałem w jakichś takich kontekstach medytacyjnych, nie? I z kolei może z medytacji mam trochę większe doświadczenie. I no, wy na pewno tutaj też są jakieś osoby, które mają swoje jakieś doświadczenia i to będzie ciekawe, jeżeli się zechcecie tam podzielić jakoś nimi i myślę, że jakoś ubogaci nas no, wszystkich. Też ważne są pytania dla nas, dlatego że no, zapodając taki temat taniec, duchowość w tańcu, tak, to w pewnym momencie też pewnie właśnie macie jakieś doświadczenia, ale też jakieś pytania związane z tym, bo myślę, że część osób może w ogóle nie kojarzyć tańca jako takiej praktyki duchowej, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z tym, dlaczego takie połączenie i skąd się wzięło, to też będzie nam łatwiej jakby no, rozmawiać. Znaczy, bo ja sobie tak, jak się zastanawiałem nad tym tematem, bo on w ogóle na pewno ma wiele odcieni.
Ale tak jak sobie zastanawiałem się nad nim dzisiaj, to przede wszystkim takie dwa mi przyszły do siebie. Jeden taki, którym no, można by potraktować jako praktykę duchową, a można by, nie wiem, jako jakiś rozwój osobisty, jeżeli w ogóle byśmy rozdzielali te pojęcia. Tak jakby pewną, jakby ten aspekt psychosomatyczny tańca, tak. Nie? Jakby i uwolnienie od napięcia, i pewna jakby ekspresja i tak dalej. I integracja. I integracja. A druga rzecz, która mi się skojarzyła, to pomyślałem o tańcu jako symbolu, albo może nawet jako wyrazicielu pewnych symboli, procesów człowieku. I to mi się wydaje, że to jest też bardzo ciekawy wątek, to były takie pierwsze rzeczy, które mi przyszły do głowy. Tak, w sumie ja też właśnie się zastanawiając się troszeczkę, jak to, co tam, co dzisiaj, co, o czym dzisiaj opowiedzieć, to właśnie te dwa kierunki, o których wspomniałeś, nie? Że dla mnie od początku właściwie taniec był takim. Ja nie robiłam oczywiście tego świadomie, kiedy zaczynałam tańczyć, ale czułam instynktownie, że tu jest duże pole do tego, że mogę połączyć właśnie fizyczność z duchowością. Bo cały czas, właściwie od początku mojego tańczenia, gdzieś szukałam narzędzi, łącznie z tym, że szukałam w religii katolickiej symboliki czy rytuałów związanych czy opartych na tańcu, a potem to gdzieś poszło też trochę dalej. No i też takim i to jest podstawowa rzecz to taka, że taniec jest dla mnie narzędziem do rozwoju duchowego, tak szeroko to można tak w szeroko pojętym znaczeniu. Natomiast też ja jako artystka to też używam swoich spektakli do tego, żeby wyrazić czy przedstawić w taki wielowymiarowy sposób pewien rodzaj rzeczywistości duchowej, którą na tyle, na ile ją rozumiem w danym momencie i odczuwam, nie? To są takie dwie główne rzeczy właściwie. Bo to w ogóle jakby sam spektakl to jest jeszcze jakby kolejna rzecz, nie? Bo w jakiś sposób, no, nawet tradycyjnie spektakl miał być pewnym oczyszczeniem, nie? Tak, no katarzis takie. Więc jest jakby jeszcze kolejny wątek, który kolejny tu wątek. Dochodzi, że jakby poprzez nawet takie bierne uczestnictwo w tym może nastąpić pewne oczyszczenie, że człowiek może wejść w te jakby symbole, procesy, które tam przemawiają przez ten występ, nie? Tak, bo jeśli spektakl jest stworzony na zasadzie rytuału, czy właśnie takiego obrzędu, który ma czemuś służyć, bo oczywiście nie wszystkie spektakle są na w takich ramach ujęte, to publiczność jest częścią rytuału. Tak? Czyli tak naprawdę to nie jest tak, że ktoś ogląda spektakl, tylko on w nim uczestniczy. I ta obecność też zmienia. Ten samo granie spektaklu dla samego siebie jest zupełnie innym rodzajem pracy. Też jest bardzo ważne, też na tym polegają próby na przykład, a inaczej się, wszystko inaczej się odbywa, kiedy już jest grany spektakl przy publiczności. Ja akurat uwielbiam takie grania, gdzie mogę zaangażować publiczność w to, co stworzyłam. No, to znaczy, bo to jest zawsze tak, nawet jak się jakoś tam nie angażuje tej publiczności bezpośrednio, no to jakoś to rezonuje przez te ciała, doświadczenie generalnie czyjeś. Tak. Następuje takie synchronowanie, nie? Że wszyscy w danym pomieszczeniu, chcąc i nie chcąc, muszą uczestniczyć w tym, co się wydarza. Więc ja nawet jako odbiorca, powiedzmy, tego tańca gdzieś tam w teatrze, to denerwuje mnie zawsze taka, może denerwuje to za dużo powiedziane, ale nie lubię takiej dosłowności w występach tanecznych, że ktoś bardzo dosłownie na przykład pokazuje jakieś symbole. Tylko właśnie ja chciałbym poczuć jakby właśnie co rezonuje przez kogoś. No tutaj Ania dosyć ciekawy komentarz właśnie dodała, że nie ma, a propos tej naszej rozmowy o doświadczeniu, że nie ma doświadczeń bardziej, że są tańce tańczone jako patrzone przecież. W sensie rytuał tańczony jest też dla patrzących. No i też neurony. Te neurony, tak, to neurony. Pewnie chodzi o neurony lustrzane, tak? Czyli chodzi o to, że nawet oglądając coś i tak nasz cały system nerwowy jest w to zaangażowany, więc tak jakbyśmy my to wykonywali. Tak, oczywiście, tak. Na tym polega jakby cała magia, teoretyczna magia rytuałów, nie? Że po prostu uczestniczymy w tym, nawet jeśli fizycznie nie wykonujemy jakiejś pracy. No
No właśnie, bo tu jeszcze dochodzi ten temat rytuału, który też w sumie tam nie poruszyliśmy, bo jednak tak jakby popatrzeć na ten taniec w różnych tradycjach duchowych, no to to właśnie, z jednej strony są jakieś tam rytuały taneczne i one są bardzo różne, nie? Bo czasami są takie ekstatyczne, czasami są w pewien sposób uporządkowane, mające taką bardzo wyraźną strukturę. Czasami to jest jakiś taniec spontaniczny, który gdzieś tam często jest jakimś wyrazem na przykład czegoś, co zarezonowało w kim, uwolnienia i być może jakiejś tam obecności, czy boskiej obecności nawet w pewnych wypadkach. Są oczywiście te, ja akurat nie jestem jakimś super fanem, mam nadzieję, że nikogo nie urażę, tańcu światowego pokoju, ty chyba też nie? Nie. Że gdzieś tam jakoś nigdy mnie nie przekonała taka ich hipisowska ludyczność, ale wiem, że są fani i one mają tą zaletę, że są bardzo proste i nawet tak. Jak ktoś w cudzysłowie nie umie tańczyć, to to się nie będzie wstydził. Bo też jest taki, można to podłączyć oczywiście pod praktykę duchową, takie tańce, które tworzą, które budują społeczność i takie uczucie, poczucie połączenia. Tak. I myślę, że połączenia i albo jest to połączenie z... nie wiem, współtańczonymi, z osobami, z którymi tańczymy, ale też oczywiście można tutaj dać intencję, że łączymy się z czymś, kimś, co jest większe i bardziej ogarniające nas, co jest z nas, poza nami. I to, myślę, i oczywiście że... z pewnych perspektyw to będzie jedno i to samo też, tak, nie? Bo tak. I też jest to praktyka duchowa, dlatego że jakby jeśli... przynajmniej ja tak pojmuję praktykę, to chodzi o to, żeby jak najwięcej elementów wracało do nas, że jak najwięcej nas, części nas łączyć, jednoczyć i używać. Tak? I czy to będzie poprzez pracę taką indywidualną samą ze sobą, czy poprzez pracę z partnerem, jak tańczymy z drugą osobą, czy z grupą, czy jest jeszcze publiczność, tak? To zawsze jest to taka potrzeba połączenia. Nie tylko kontaktu, tak? Tylko takiego właśnie współistnienia z innymi osobami, czy nie wiem, częściami nas, nie? No tak, tak. W sumie jakoś zupełnie nie pomyślałem o tym aspekcie tańca, ale powiem, że jest to po prostu wyizolowane społecznie. Nie, bo właśnie ale, ja miałam. Ale takie... faktycznie jest, i tak od razu mi się też skojarzyły różne te tańce też grupowe, tak, nie? Że przecież tak. To jest jakaś tam grupa ważna tańców, nie? Choćby tradycyjnie. Tak, nawet tańce towarzyskie są po to, żeby nawiązać kontakt. Tak, one ułatwiają kontakt z drugą osobą, bo jeśli my dotykamy drugiej osoby, to czujemy jej strukturę, jej całą fizyczność, duchowość. Nawet jeśli my świadomie tego nie łapiemy, tych informacji, to podświadomie czujemy po prostu, czy ta osoba współgra z nami, czy nie. I tańce towarzyskie, czy te salonowe wcześniej, one służyły przede wszystkim po to, żeby wyjść z tego poziomu rozmowy tylko na przykład słów i konwenansów i rzeczywiście, żeby człowiek spotkał się z drugim człowiekiem. I ja też kiedyś zdałam sobie sprawę z tego, jak sobie zadałam pytanie, dlaczego ja tańczę. Jedną z odpowiedzi było to, że chcę spotykać pięknych ludzi. I jakby, wiecie, bo ludzie, którzy zajmują się ruchem, którzy integrują wiele rzeczy poprzez ruch, taki bardzo świadomy, jest coś takiego, że oni czymś innym emanują, tak? Oni są jacyś, tak, dla mnie, ja to nazywam pięknem, ale oczywiście nie chodzi o piękno fizyczne. Nie chodzi o to, że tancerze mają piękne ciała, bo mają fajne muskuły, oczywiście. Tylko chodzi o coś, co emanuje po prostu z tych osób. I to piękno takie właśnie na takim poziomie gdzieś głębszym jest dla mnie bardzo atrakcyjne. W takim dobrym znaczeniu oczywiście. No, nie? No tak, bo piękno, myślę, że zawsze jest czymś pociągającym i tutaj nie, może się trochę podśmiechujemy, bo jakby wychodzi dwuznacznie, ale no takie doświadczenie piękna, głębokiego jest takim doświadczeniem wznoszącym, nie? Tak, ono wiele zmienia po można prostu. Można być budzącym uwielbienie w pewien sposób. Tak. W takim sensie mistycznym nawet, nie? Ale też tak się zastanawiam, bo taniec jest też zmysłowość. Przynajmniej mi się bardzo taniec kojarzy ze zmysłowością, a niekoniecznie w kontekście jakimś seksualnym, tylko w ogóle
w jakiejś no, emanacji tych zmysłów na różne sposoby, może nawet wręcz takich zmysłów w rozumieniu, jak to Hindusi czasami rozumieli. Oni rozumieli dwie grupy zmysłów. Jedne te narządy poznania, a drugie narządy działania, czyli tam ręka, noga, a narządy poznania, oczywiście tam te zmysły takie, jak my rozumiemy, Gnanendriyas i Karmendriyas. Znaczy, no, jak tańczymy, poruszamy naszym ciałem, to ja mam takie wrażenie, że uruchamiam wszystko, co niosę ze sobą, i więc też wszystkie zmysły są w to zaangażowane. Ale też ja też bym też nie uciekała za bardzo od seksualności, Tak, tak, tak. bo to też nie jest jakby dobre, żeby odcinać, jakby tak, jakby udawać, że tego nie ma, tak? Ale jeśli mówimy o seksualności, to oczywiście nie mówimy o uprawianiu seksu, tylko o seksualności jako części energii, potencjału, który niesiemy ze sobą. I też taniec jest bardzo taką dobrą formą, jeśli oczywiście jest to rozsądne, tak? Jest taką dobrą formą do ekspresji, do eksplorowania i też do zarządzania tą sferą, bo jakby kontakt z drugą osobą, z partnerem też jakby wymaga pewnej dojrzałości, a jeśli jej nie mamy, to możemy ją sobie wypracować też. Właśnie takie zdrowe podejście do seksualności, do zmysłowości i do tego, ile informacji, jakie informacje wpuszczamy, jakie informacje wypuszczamy poprzez swoje ciało. No i to jest też piękne narzędzie, tak? Tylko oczywiście, no wiadomo, jak ja to mówię, trzeba być osobą, która zeszła z drzewa, a nie na nim siedzieć, nie? Żeby po prostu nie pójść za tym, co Tak, tam. bo tutaj myślę, że to jakby chodzi o tą różnicę, żeby w pewien sposób ta seksualność była jakby gdzieś tam wyrażaniem siebie, a nie szukaniem stymulacji, nie? Tutaj jeszcze mamy jakiś komentarz. No Komentarz tak, z zaraz tym zobaczymy. kontaktem badasz. Tylko myślę, że głośno, bo żeby nas słyszeć. Aha, no tak, z tym kontaktem to bingo. Badacze szamanizmu, nie New Age'owego oczywiście, potwierdzają pierwotnie komunikacyjną funkcję tańca. Zaczynając od epoki magdaleńskiej, zmysły też mają to być jako swoista gramatyka cielesności, ergo język. Tak, no pięknie to jest napisane, dokładnie tak. Tutaj Joanna pisze, że pięknie, a nie o seksualności i zmysłowości mówi. To może jeszcze gdzieś tam wrócimy do Coś tego jeszcze wątku. wrócimy do tego, tak. Zresztą bo my jesteśmy trochę chyba, gdzieś tam przemawia ta tradycja tego ascetyzmu chrześcijańskiego przez No. nas i seksualność nam się kojarzy jako coś nieduchowego, nie? A, no właśnie. A przecież ona gdzieś tam występuje, ja nie mówię o jakichś tam różnych tam nowych wymysłach, ale w pewien sposób, no, chociażby, nie wiem, w wisznuizmie, przecież najlepszymi tymi bhaktami Kryszny są, jak to ogląda Kryszna Kirtan, to może się okaże, że ja coś przekręcam, ale są przecież gopi, które są kochankami Kryszny, nie? I w wielu aspektach przecież w wielu tradycjach, o ile nie we wszystkich, no, może nie we wszystkich, ale w wielu tradycjach no, tym aspektem jakimś takim docelowym praktyki jest nie tyle sama mechaniczna praktyka, ale powiedzmy to doświadczenie miłości mistycznej i Tak. rozpuszczenia się. I oczywiście, że to doświadczenie miłości mistycznej jest bardzo wysublimowane, ale jest ileś różnych odcieni miłości, które do tego prowadzą, nie? I na przykład w szkołach sufich niektórych, jak uczeń przychodził do nauczyciela i się chciał uczyć, nauczyciel pytał, a czy byłeś już wcześniej zakochany, No, nie? no No i jak właśnie. uczeń mówił, że nie, no to mówił, no to jeszcze nie czas na praktykę, bo jakby nie będzie punktu przełożenia. I wręcz na przykład u sufich ten najwyższy rodzaj miłości, iszk, niektórzy tłumaczą jako namiętność. Oczywiście to nie jest to namiętność taka, nie wiem, z początku związku, ale to jest to rozpuszczenie się Tak. całkowite. A przecież w tym akcie seksualnym, powiedzmy, jakimś takim dobrym, też następuje to rozpuszczenie Takie całkowite. zaufanie. Choć oczywiście przeczytałem ostatnio jakieś takie dane, które mnie przeraziły, że podobno ileś tam, nie wiem, 70% osób, czy może nie tyle, może 60%,
przerywa seks, żeby sprawdzić SMS-a, żeby na nim przyszło. Myślę, o kurde, to grubo. Więc Okej, to też może nie dla wszystkich, nie wszyscy są tak rozpuszczeni, nie? rozpuszczeni, tak. Ale więc oczywiście seksualność nie jest niczym nieduchowym. I w zasadzie wszystko robione w pewnych prawidłach i wszystkie doświadczenia są doświadczeniami duchowymi, nie? Jeżeli nie wiążą się, nie wiem, z krzywdą innej osoby i tak dalej. Też właśnie taki jeden z moich ulubionych choreografów, Ohad Naharin, bardzo często mówił też jak byłam na lekcjach jego, miałam taką możliwość, ale też w filmie, który pewnie być może większość z Was widziała, Mister Gaga, on też mówi chociaż może nie w tym filmie, jest też inny jego film Out of Focus, to polecam. I on pracuje tam z amerykańskimi tancerzami i bardzo dokładnie mówi o tym, żeby włączyć na scenę, włączyć do swojej pracy takiej artystycznej również seksualność i radość z bycia człowiekiem i tym radość z tego, że mamy ciało, bo też pewnie to dla wielu osób może wydawać się bardzo abstrakcyjne, ale tancerze tacy klasyczni bardzo rzadko mają kontakt ze swoim ciałem, taki sensualny. Oni bardziej je trenują i szkolą, żeby ono było w jakimś kształcie i miało jakieś Ostatnio. skillsy. Natomiast bardzo rzadko łączymy tą, nie wiem, no, że taniec klasyczny, że ta seksualność, czy ta emocjonalność, zmysłowość jest częścią nas i właściwie ci tancerze, którzy najbardziej nas zachwycają, oni na szczęście albo tego nie stracili, albo umieli sobie to wszystko wypracować i połączyć tak Albo naprawdę, odzyskali na nowo. albo odzyskali to na nowo, dokładnie. Natomiast jeśli my odcinamy taką właśnie, ja to nazywam attraction, takie coś, co nas pociąga, ale w takim dobrym znaczeniu, od, nie wiem, bycia tancerzem, czy bycia duchowym, tak, bo to też czasami w tą stronę idzie, no to niestety gdzieś tam jakiś kawałek nas jest poza nami, tak, jakby nie mamy dostępu do całego potencjału i piękna, który w tym wszystkim jest. Ja też traktuję taniec jako formę właśnie odzyskiwania tych rzeczy, nie? Jakby to, co nam kultura właśnie narzuciła, czy konkretna religia, w której się wychowaliśmy, czy też jakieś społeczne, tak, obwarowania wokół ciała i tego, czym ono naprawdę jest. Nie wiem, jakie wy macie poglądy na jakie poglądy kupiliście, tak? Albo jakie poglądy wzięliście i też jakby traktujecie je jako jedynie słuszne w związku z ciałem, ale ja na przykład miałam bardzo długo taki pogląd, że ciało jest grzeszne. Że to No to jest myślę, że dużo osób, tak, oczywiście albo wiele osób nie ma tego bezpośrednio, ale jak nagle się przyjrzy w którymś momencie, to się jakby odkrywa, że są, że nagle przemawiają gdzieś takie Tak, wątki tak. ewidentnie, jakby to. Ja nawet miałam taką historię, taką no, osobistą historię z tym, że kiedyś byłam w duszpasterstwie akademickim, już tańczyłam i wiedziałam, że to jest to, co ja chcę robić, i bardzo szukałam takich połączeń pomiędzy tańcem a chrześcijaństwem, bardzo dużo chciałam rzeczy znaleźć, które by mi jakby, bo instynktownie czułam, że taniec jest duchowy, też w psalmach jest, nie wiem, którym, już nie pamiętam, ale że jak Dawid kiedyś przed Bogiem swym tańczył, coś tam jest takie, ja przepraszam, że nie cytuję tak dokładnie, ale jest kilka fragmentów w Piśmie Świętym i Starym i Nowym Testamencie o tańcu, o rytuale jako takiej formy połączenia z Bogiem. I dla mnie to było bardzo atrakcyjne wtedy, bo ja po prostu szukałam tego połączenia. Niestety spotkałam taką osobę, takiego księdza niestety, który powiedział mi w pewnym momencie, że ja nie mogę tańczyć, nie mogę ruszać biodrami, bo to jest szatańskie. Cytuję, to jest szatańskie. I jakby. Resztę dał Bóg, ale biodra szatan. Tak, biodra szatań. Ja nie mogę ruszać biodrami, słuchajcie. I teraz. Wtedy oczywiście byłam tam dwudziestolatką i to było bardzo takie no, trudne dla mnie, tak? Ja to kupiłam, ja wtedy to kupiłam, niestety. No to często się kupuje w ogóle takie rzeczy, nawet jak nie bezpośrednio, to gdzieś tam zostaje, nie? Tak, Bo to jednak autorytet, tak, bo nie? to jest autorytet, bo ja jeszcze nie wiem, bo ja jeszcze nie mam takiej wiedzy.
wiedzy, być może ja się mylę, może mój instynkt się myli, nie? I teraz dużo czasu mi zajęło, żeby znaleźć źródła w innych kulturach, w innych tradycjach, gdzie ciało, gdzie taniec jest po prostu ekspresją wszystkiego, jest to po prostu święte. Jeśli ja nie pozwolę sobie na to, żeby to było inne, tak? Jakby jeśli moja intencja jest taka, że ja po prostu idę tylko w tą stronę, która jest no jakby dla mnie korzystna, no to wszystko jest okej, okay, tak? Jakby całe moje ciało jest okej, okay, tak? Nie ma miejsc, które są gorsze lub lepsze, tak? Czy bardziej wstydliwe, czy mniej wstydliwe. Ja nie mówię o przekraczaniu intymności, tak? Bo każdy z nas ma swoją intymność, swoje granice i to każdy powinien jakby sam sobie odpowiedzieć, jak bardzo nie wiem, wyraża, tak? Swoim ciałem i co wyraża swoim ciałem, natomiast mówię o takiej odwadze, nawet nie chyba odwadze, tylko takim poczuciu, że jeśli zdecyduję się wyrazić coś ciałem, albo moje ciało coś wyraża, to tam nie ma niczego grzesznego, tam nie ma niczego złego, po prostu jest jak jest, dzisiaj jest tak. I to jest fascynujące w ogóle. No tutaj ładne by miało to przełożenie, bo Hindusi raczej rzadko mówią, że tam grzeszne, nie grzeszne, ale mówią dharma adharma, czyli jakby zgodne z dharmą, zgodne z powinnością, zgodne z tym, jakby co ktoś ma do zrobienia w życiu, albo niezgodne, nie? Mhm. A u nas ta klisza, która jest w sumie kliszą jeszcze przedchrześcijańską, bo to jest klisza taka trochę zaratosztriańska, mam wrażenie, tego dobra i zła i tego dualizmu. Aha, tak. Oczywiście tam później w judaizmie i chrześcijaństwie ona nabrała tego charakteru, który my znamy. Ale jakoś no, bardzo siedzi na nas. Nie? Mm-hmm. Znaczy mam wrażenie, że teraz jakby trochę, przynajmniej część ludzi się z tego wyzwala, ale, ale jest takie... No, właśnie, ale bo też tak myślałem o tym tańcu, bo tam mówiłaś o tym tańcu klasycznym, że czasami jakby nie ma tej sensualności. Ostatnio gdzieś tam i w Wyborczej chyba, i we Wproście były takie artykuły o tym treningu baletowym. Mm-hmm. I w związku z jakąś tam samobójczą śmiercią jakiejś dziewczynki. Tak, tak. Mm-hmm. Tak sobie pomyślałem właśnie, że z jednej strony ten taniec może być torturowaniem się. Tak. Jak oczywiście każda dobra rzecz może być wykorzystana negatywnie. No. A z drugiej strony może być na przykład celebracją, nie? A ta celebracja jest czymś, co występuje w wielu tradycjach, powiedzmy, takich medytacyjnych, uważnościowych, nie? Tak, bo to wszystko zależy od tego... ja myślę, że jedno drugiemu nie musi przeszkadzać i też widzę też już po wielu latach branie udziału w różnych warsztatach i też uczenie się od różnych nauczycieli, też i klasycznych, i współczesnych, i też na przykład kontakt improwizacji, czy totalnie takich poza sztuką taneczną, jakby sztuką mówię o takiej, o wyrażaniu, o spektaklach na przykład, tak? O takiej jakiejś formie zewnętrznej, że to wszystko, to w jaki sposób traktujemy taniec, jakiego używamy, zależy od nas, ale też zależy od nauczycieli. I na przykład można być bardzo dobrym tancerzem technicznym, tak? W sensie mieć umiejętności i zachować, albo nawet wręcz pielęgnować tą duchowość, tą zmysłowość, tą też otwartość i świadomość na swoje ciało. To też wszystko zależy od tego, oczywiście, na ile my sobie pozwalamy na to, żeby czasem odpuścić, albo czasem jakby poszukać innych narzędzi niż tylko na przykład ścisły trening fizyczny. I też mam takich znajomych, którzy jak mają taką edukację typowo klasyczną, bardzo trudno jest im wyjść na przykład z tego poziomu umiejętności, że to jest najważniejsze, do jakby i poszukać tych jakościach takich psychiczno-duchowych, że jeśli jest starszym tancerzem, na przykład ma się 50 lat, to najbardziej atrakcyjne na scenie nie jest to, ile ten człowiek umie, tylko o czym on tańczy. I teraz tak jak oczywiście moja ulubiona choreografka Pina Bausch, która nie żyje, powiedziała do swojego tancerza kiedyś, zapytałam pana Subicza, on pracował z Piną Bausch, jak ona pracowała w ogóle z ludźmi i
On powiedział taką piękną historię, że kiedyś był na audycji. Przyglądał się, jakim kodem ona wybiera ludzi do swojego teatru. I on powiedział, taką rzecz. I wiesz co, zaproponowałem jej, żeby wybrała tego tancerza, bo on tak świetnie tańczy, nie? I że jest taki świetny. A ona mówi, no tak, no świetny, no. No ale on nie ma o czym stać. O czym stać? On nie ma o czym stać. I słuchajcie, to jest dla mnie genialne, bo dlaczego? Dlatego, że my możemy mieć niesamowite umiejętności fizyczne, ale jeśli my nie mamy o czym opowiedzieć, tak, nie mamy o czym stać na tej scenie, czy nie mamy o czym stać wobec ludzi, czy ich uczymy, czy chcemy coś przekazać, no to już, to już niczego nie pozbieramy, nie? I ja wiem, że można to połączyć. Natomiast no, jest to bardzo trudne, bo czasami trzeba z czegoś zrezygnować czasowo, bo oczywiście czas jest ograniczony, żeby można było podłączyć tą drugą część, tak? Nas. No ale to. Ja, bo tutaj jak o tym z tej historii, że nie ma o czym stać, to jakby też wraca nas do całej tej psychosomatyki tańca, tak. Nie? Bo to jest ta historia, która jest w nas, nie? I tak. I ta historia, ona w pewnym sensie, właśnie jak na przykład poszukujemy gdzieś tam w medytacji czy w jodze jakiejś pracy z tą historią naszą, no to poszukujemy tego, żeby ją uszanować z jednej strony, a z drugiej strony, żeby ona nas nie automatyzowała, nie usztywniała. Tak, nie? Tak. No i też, jakby jak mamy lat 20, mamy mniej historii do opowiedzenia niż kiedy mamy lat 40, tak? I też jest inna perspektywa. I ja się bardzo cieszę teraz z tego, że coraz więcej ludzi starszych, tak zwanych starszych, coraz bardziej jest włączana w to nasze społeczeństwo i że ta dojrzałość jest dla nas bardzo takim... No, polem, które się zaczyna znów otwierać, że zaczynają też czasami prowadzić zajęcia dla osób starszych i widzę, jak z jednej strony ostatnio miałam taki, miesiąc temu prowadziłam taki piękny warsztat, że z jednej strony, no, same kobiety były, że z jednej strony one nie miały jeszcze takiego połączenia ze swoim ciałem, ale wszystko, co im zaproponowałam, to było coś dla mnie niesamowitego, bo każde ćwiczenie, które ja im zaproponowałam, oczywiście liczyłam się z tym, że czegoś nie zrobią i też im powiedziałam o tym, że jeśli będą panie czuły, że coś jest, że to nie jest dla was ćwiczenie, że będziecie się niekomfortowo czuły, proszę tego nie robić. On zrobił każde ćwiczenie, które ja im zaproponowałam, z taką niesamowitą otwartością właśnie na biodra, na klatkę piersiową, na piersi, na związane z tym emocje, na to, żeby to wyrażać, żeby to też asymilować. I tak sobie myślałam, wow, po prostu jeszcze, nie wiem, 20-30 lat temu nie po prostu odbiłabym się od ściany pewnej, tak? Że sam dotyk był bardzo trudny już, że można dotknąć drugą osobę na przykład, nie? A co dopiero, kiedy jeszcze... wchodzimy gdzieś tam głębiej w swoje ciało i zaczynamy tam po prostu się przyglądać temu, co się z nami dzieje. No to takie... No bo tu jest ten aspekt kontaktu ze sobą, który może jest takim trochę wyświechtanym pojęciem, ale jeżeli właśnie byśmy go starali się zoperacjonalizować, to ten kontakt ze sobą jest czymś jak najbardziej organicznym, nie? Tak. Tak jak stykamy się czasami z ludźmi i jedni budzą naszą gęsią skórę, tak. A inni rozluźniamy się przy nich. A inny nagle wzbiera nas gniew taki z flaków, za przeproszeniem. Tak. I ten, więc ten kontakt ze sobą jest właśnie czymś, kontaktem jak najbardziej z pewnym aspektem swojej fizyczności. Może nie tej fizyczności, że tam podciągniemy się 50 razy, czy tam dwa. Albo że mam małe cycki. Tak. Tylko tej fizyczności właśnie jakby takiego czucia, jak to ciało jest pewnym rezonatorem przeżyć, tak. Rezonatorem naszej historii, rezonatorem nawet, można powiedzieć, doświadczeń duchowych, bo przecież takie doświadczenie, można powiedzieć, mistycznego uniesienia też ma swoją fizjologię. W pewnym sensie ta nazwa uniesienie nie wzięła się z niczego, nie? Tak, i właśnie takie, to tak jak mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, to momenty, w których czułam się najbardziej połączona, cokolwiek to znaczy, to były momenty, kiedy tańczyłam po prostu. I kiedy się poruszałam, kiedy czułam swoje ciało i miałam takie, nie jest to za często tak naprawdę, bo też to
Ja to nazywam taki stan łaski, to się po prostu pojawia, nie wiadomo No to kiedy. pewnego rodzaju, można powiedzieć, epifania, nie? Tak, to jest taki stan łaski. Tak człowiek w ogóle nawet tego nie może ani tego zaplanować, ani przedłużyć. Po prostu przychodzi, odchodzi i można sobie powiedzieć tylko wow, było, rozumiem. Znaczy rozumiem w sensie nie, że głowa rozumie, ale cała ja rozumiem, o co chodzi. Natomiast takie sytuacje, takie jakby, tak, takie przeżycia miałam przede wszystkim tańcząc. I jest to taki moment, kiedy pomimo, że narzędziem do tego było moje ciało, to ciało mi w ogóle nie przeszkadzało. Nie. Wiecie, to też jest taki, nie wiem, pewnie macie, jak ćwiczycie cokolwiek, nie wiem, czy to tańczycie, czy to jest siłownia, czy to jest joga, cokolwiek, to macie takie wrażenie, że ciało jest jednak w pewnym sensie takim coś, co nam przeszkadza. My byśmy chcieli tamtą nogę założyć, albo tą ręką tam machnąć, albo tam przeskoczyć, ale to ciało nie. I tak sobie myślisz, znowu nie. I właśnie jak ty mówiłeś, epifania, tak? Jest taki moment, można to przeżyć, że to ciało nie przeszkadza, ono dalej się rusza, jesteśmy świadomi tego, co się wydarza, ale ono w ogóle jakby nie ma tego, wiecie, bólu, ani granic, ani takiego poczucia, że coś się kończy. O, że coś ma koniec, nie? Że jakby ja jako istota mam no to jest, koniec. Powiedzmy, no to właśnie takie doświadczenie pewnej nieskończoności, nie? Które no, się opisuje. Mistycznie. Bo teraz w sensie właśnie... Niczego nie trzeba brać, nie? Jakby bo, co? Bo, to, no. bo to, co opisujesz, jest właśnie w pewien sposób wyrazem tej właśnie miłości mistycznej. Jakby rozpuszczasz się jakby tak. w tym, powiedzmy, pięknie, które niekoniecznie musi być pięknem zewnętrznym, choć oczywiście może być, bo z perspektywy, można powiedzieć, duchowej, to nie jest tak, że jakieś, nie wiem, piękno ukryte jest lepsze od piękna nieukrytego. Nie? Więc to znaczy, tylko jakby każde piękno jest pięknem i można go różnie doświadczać i zmysłowo, tak, i w ruchu, tak. i w pewnym, nie wiem, świadomościowym doświadczeniu i tak dalej. I jakby rozpuszczałem się w tym pięknie, no to niesie to doświadczenie jedności, czy jakkolwiek inaczej byśmy je nazwali. Ale wiesz co, ja jeszcze mam takie, a propos piękna, takiego odczuwania piękna, to myślę, że ono nam się włącza, czy tam przeżywania piękna, ono nam się włącza, kiedy przestajemy oceniać. Nie? Jakby jak przestaję oceniać to, czy nie, to drzewo jest krzywe, albo czy ktoś tam obciągnął stopę, czy tam ktoś ma coś. Jeśli ja przestaję oceniać, a chłonę to, co jest wokół mnie, albo to, co mam przed sobą, albo osobę, którą mam przed sobą, to jest właśnie taki stan piękna, nie? Że biorę wszystko takie, jakie jest i sobie myślę, wow, aha. I jeśli ja też tak tańcząc nie oceniam, czy swojego ciała, jak ono jest zbudowane, czy tam coś mnie bolało, czy mnie nie boli, czy ta stopa jest obciągnięta, czy wysoko coś tam zrobiłam, czy nisko. Jeśli ja przestaję to oceniać, to też włącza się taki stan, aha, jestem tu, jest taki stan przepływu, gdzie przechodzę z jednej, jak gram spektakl, to przechodzę z jednej sceny do drugiej, z jednego ruchu do drugiego, jak prowadzę warsztaty, to też z jednego ćwiczenia do drugiego. I to jest taki też piękny stan, który wyzwala bezwysiłkowość, że oczywiście jestem potem zmęczona fizycznie pracą, którą wykonałam, natomiast nie ma takiego przedzierania się przez na przykład ciało, albo przez grupę, albo przez siebie, nie? I to też jest taki piękny stan, który można uzyskać poprzez taniec po prostu, dlatego ja to tak chyba lubię. Mi się to, co mówisz, skojarzyło, bo taki cytat z Carla Rogersa, który to było, zdaje się, w kontekście kontaktów z innym człowiekiem, że on mówił, że tak naprawdę takim uważnym, zaraz wrócimy może do komentarza, że tak naprawdę takim uważnym na drugiego człowieka w kontakcie można być, jakby człowiek traktował go tak, jak traktuje, nie wiem, zachwyt zachodem słońca, że nikt, patrząc na zachód słońca, nie mówi, no ładnie, ładnie, ale jakby tu podkolorować trochę pomarańczowym, a tam fioletowym, to by było jeszcze ładnie. Ja to oczywiście z pamięci powtarzam. Może ale jakby cudowne. Mamy komentarz na to dobra, to pójdźmy od tyłu. O, tutaj, zobacz, więcej, zobaczmy, dobra, pyta się więcej. Aha, okej. Okay.
Co do otwierania się tak zwanej starszej części społeczności na doświadczenie swojego ciała i psychę, zgadzam się, że jest postęp. Niestety wciąż mało jest mężczyzn poszukujących takich psychosomatycznych doświadczeń. No bo ale Asia, muszę ci powiedzieć, że jest ich coraz więcej. Jest ich coraz więcej, ale to jest ten niestety taki patriarchalny model męskości, nie? I... Tak, ale wiecie co, ja prowadzę, bo ja prowadzę taki warsztat w Trójmieście Anatomia Świadomości Open Practice i wbrew pozorom też prowadzę go z mężczyzną, z Radkiem Bekielerem i przychodzą też mężczyźni na ten warsztat i oni bardzo pięknie wprowadzają taką energię męską, ale tą taką wrażliwość i jakoś myślę, że to na razie jeszcze jest pewna nisza, ale tych mężczyzn jest coraz więcej i oni też zaczynają bardzo tak odważnie o tym mówić. No, może nie robią tego, wiecie, nie idą do baru z piwem i tam nie mówią, że tańczą, ale to jest takie już, no jest lepiej, krótko No, mówiąc. generalnie to się gdzieś tam ta świadomość zmienia, no bo to trochę jakby wszystko to trzeba przedefiniować teraz. Tak. Zobaczmy, co Tu tutaj jeszcze dalej. jest. Punkt z uniesieniem. Nawet w katolicyzmie przetrwał szamański w swojej genezie rytuał elevatio Czyli crucis, podniesienie krzyża. że Aha. podniesienie krzyża najpierw w znaczeniu ciała szamana, a potem krzyża świętego. Istota misteryjności jest komparatystycznie podobna, cielesna i przedwerbalna jak najbardziej. No. Więc właśnie w wielu tradycjach się uważa, że te pewne doświadczenie takie fizyczne, jakby przeżyć przez ciało jako pewien rezonator, jest czymś, co jest jeszcze przed słowami, przed myślami, przed emocjami nawet, więc. Właśnie to też jest coś dla mnie bardzo ważnego, że dlaczego też zajęłam się tańcem. Dlatego, że ja w pewnym momencie poczułam, że to, co mam do zrobienia ze sobą i to, co ewentualnie chcę wyrazić, a tam zawsze kipiało we mnie po prostu, to jest poza słowami. To znaczy, że jakby same słowa nie wystarczą mi do tego, żeby to wszystko opowiedzieć. Więc ja potrzebowałam takiego narzędzia wielowymiarowego, które po prostu jakby w jednym kompakcie opowie. Nawet nie opowie, bo to też jest jakaś historia wtedy, nie? Ale wyrazi wiele rzeczy jednocześnie. To, co mi się śni, to, co czuję, to, co przeczuwam, to obrazy, które mi się pojawiają, albo te odczucia, które mam w ciele. I to jest właśnie to przed słowami, tak? Ten obraz jest przed słowem, nie? Natomiast nie mówię o dźwięku, bo słowo to już jest takim, ono już jest z poziomu umysłu, natomiast jeszcze przed tym wszystkim jest oczywiście dźwięk, nie? Który też ma zupełnie inną jakby siłę działania poprzez swoją wibrację. I ruch jest częścią dźwięku, tak? Bez ruchu nie będzie dźwięku. I to też jest niesamowite narzędzie. Ja też dlatego używam głosu bardzo często, jak tańczę. No, dźwięk jest też chyba najbardziej penetrującym takim elementem, który ma dotrzeć bardziej niż ruchem, Tak, dotykiem tak. i tak To dalej. No prawda. może jeszcze bardziej penetrująca może być ta świadomość, ale dla mistyków ona też jest wibracją, tylko Jest bardziej falą. subtelną, nie? Bo tak myślałem właśnie o tańcu jako pewnym środku wyrazu pewnych doświadczeń takich pozasłownych, nie? Bo pewne doświadczenie takie jednościowe jest w pewien sposób doświadczeniem takim pozasłownym, no przynajmniej na taki mój język prostego człowieka z Nowej Huty. Uwielbiam te twoje nowej huty. Więc warto zwrócić uwagę, że na przykład rzadko który mistyk się podejmuje opisywania tych doświadczeń mistycznych bezpośrednio. Oni się podejmują robienia tego albo poezją, tak jak Rumi, Hafiz, Amir Khusro, i nie wiem, Yunus Emre, i tak dalej, albo się podejmują muzyką, tak jak na przykład Inayat Khan z braćmi i wielu, wielu innych, albo tańcem. Przecież to w sufizmie Mewlewi. też to jest jakby w zakonie Mewlewi, Mewlewi choćby jest tak. Oni gdzieś to połączyli muzykę, jakby nie? Z wychodzi. ruchem. I też sobie tak pomyślałem, bo o tej wielowymiarowości parę razy mówimy. W tradycji sufickiej się pojawia taki wątek, że najlepsza praktyka to jest jakby, w której łączy się wiele elementów, że łączy się
i ciało, i słowo, i umysł, odpowiednie nastawienie, i oddech, i emocja, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, jeżeli jeden z tych elementów wyskakuje z tego stanu, to innego tak jakby zabieram z powrotem. Więc ten, ale tutaj chciałem popatrzeć na komentarz, że tutaj Justyna pisze, połowę życia miałem kontakt z tańcem, wiele lat baletu, w tym momencie, gdy nie daję sobie rady z emocjami tańczę, daje mi to upust emocjom, tak. Ale właśnie tak przy okazji tego komentarza jedna rzecz mi się nasunęła, bo teraz ekspresja to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest jeszcze powrót do siebie. Nie? Transformacja, ja to nazywam. Taka, czy masz coś innego do opowiedzenia w związku z tym, bo ci tak przerwałam. Nie, to ja raczej ten, zadawałem pytanie, nie? Czy teraz tą powiedzmy pewną impresję, czy ten powrót do siebie, do środka. No bo często jest tak, że fajnie jak ta komunikacja w różnych rzeczach jest dwustronna. Czyli ja dokonuję ekspresji i z niej coś wynika z tego jakby do środka z powrotem. Nie? Czy to jakby się odnajduje w tańcu, czy no chyba, że potraktujemy też jakby sam bezruch jako element tańca. Nie? Właśnie jak to potraktować? Nie wiem, czy rozumiesz, o co ja mi rozumiem, chodzi, bo się niezgrabnie wyraziłem. Chyba cię rozumiem, ale ja to troszkę inaczej bym sformułowała, to znaczy co innego jest, kiedy, znaczy inaczej używamy tańca, jeśli mamy taką potrzebę zrobić taki ekspres na zasadzie uwolnienia się z pewnych emocji, z pewnych przeżyć, żeby one nam nie zalegały po prostu, nie? I to jest też piękna praca, taka, po prostu uwalniamy to już nie siedzi w ciele, mamy ulgę, łatwiej sobie zasypiamy i też mamy jaśniejszy umysł i później z tego poziomu jakby zaczynamy działać czy podejmować jakieś decyzje, bo to napięcie czy tam historię, którą zgromadziliśmy, bardzo blokuje to, znaczy, no mamy po prostu przetkane wszystko, nie? I to jest jedna praca, to jest cudowna praca. Natomiast jeszcze, jak spontanicznie powiedziałam o transformacji, to jest jeszcze inna praca. Jeśli ja tego doświadczyłam bardzo, bardzo mocno, jak grałam spektakl Kobieta, która zamiata las. I ja sobie stworzyłam rzeczywiście w tym spektaklu pewien rodzaj rytuału, który po prostu gram. I zdałam sobie sprawę z tego, że robiąc próby do tego spektaklu i grając ten spektakl, ja zaczęłam transformować pewien materiał psychologiczny w sobie, czy wspomnieniowy. I jakby z tego, że tańczyłam ileś razy ten spektakl, chyba kilkadziesiąt nawet, to we mnie nastąpiła zmiana. Jakby ten materiał emocjonalny, czy te tematy, które poruszyłam, przez to, że ja to cały czas, wiecie, to jak się trochę ciasto nie gniecie. przez to, że gniotłam to ciasto, gniotłam, ale w takim pozytywnym znaczeniu nie chodzi o takiego kiszenie się w czymś, tylko przetwarzanie tego. Kolejne granie było zupełnie czymś innym. I ja nagle pomyślałam, wow, ja dzięki temu spektaklowi jestem, dzięki temu, że grałam to, że byłam tam, bo jak się po prostu jest na scenie, to się jest na 200%, to ja po prostu transformowałam cały ten materiał. I potem zrobiłam bardzo świadomie kolejny spektakl, Biały Rezonans, który jest dokładnie tak wiedziałam już jakby, już doświadczyłam tego, jak to działa i po prostu zrobiłam sobie taki spektakl, który zapodałam sobie kolejny materiał, nie? Który po prostu sobie transformuje, cały czas gram ten spektakl, 2 tygodnie temu grałam go w Toruniu. Jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy, ale jakby po reakcji publiczności, po tym jak ja się czuję po tym spektaklu, ja już widzę, ile rzeczy transformowałam, biorąc na warsztat, jakby dając sobie przyzwolenie na to, żeby pewne aspekty w sobie ruszyć, grzebać, znaczy grzebać nie w takim znaczeniu, że tam wiecie, że się rozkminiać, ale po prostu pozwolić sobie dotrzeć do pewnych rzeczy i sobie myślę, okej, to ja to wyjmę. I czasami mamy też traumatyczne przeżycia, dużo smutku jest w pewnych gdzieś tam historiach, tak? To ma z nas cudowne życie. No, dużo jest smutku często, przed którym wiele osób ucieka. Tak. Ucieka, przerzucając na jakąś inną emocję, na przykład gniew, który im się wydaje, tak, albo stratę, że daje siłę. Ja na przykład mam akurat w tym spektaklu taki moment, kiedy dźwigam akordeon, ponieważ jako dziewczynka bardzo chciałam grać na pianinie. Pianino było za duże w moim domu, więc był akordeon, ale też tak po 2 latach gram na akordeonie, urodziła się moja siostra, mieszkanie było za małe i trzeba było sprzedać ten akordeon po prostu, tak? Jakby i to nieważne, czy ja bym była
akordeonistką czy nie, bo na pewno nie, ale chodzi o to, że jakby ja czułam to jako stratę. I teraz dla mnie to była trauma swojego rodzaju. I jak sobie przywróciłam ten... Nie wyrzucajcie dzieciom akordeonu. nie sprzedawajcie akordeonu. Ale słuchajcie, to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo każdy z nas ma jakieś takie historie, z którymi może zrobić dwie rzeczy. Albo po prostu kisić dalej to jako traumę, tak? I tak, o, moi tam rodzice, coś tam. Albo po prostu, okej, okay, ja teraz, żeby było śmiesznie, dostałam akordeon też od mojego takiego znajomego, z którym pracuję, ileś lat temu. I on tak stał w tym domu i myślę, no to ja w końcu użyję to, żeby transformować tą całą historię. I wyszła z tego piękna scena, tak? Jakby i grając to, jakby przez... To, ten smutek się rozpuszcza, on przechodzi w zupełnie... jakby słabość przechodzi w moc, tak? Krótko mówiąc, czyli z jakiejś tam smutnej historii zrobiłam piękną scenę, zrobiłam po prostu piękno. I dla mnie też taniec jest takim narzędziem do robienia piękna, pomimo historii, które nas spotykają, bo na wiele rzeczy nie mamy wpływu po prostu, nie? Dlatego też ja traktuję taniec jako z jednej strony rzeczywiście wyrażanie, czyli takie upuszczam sobie, też czasami tam lubię się począchać, jak ja to mówię, żeby sobie użyć, ale też żeby właśnie transformować bardzo tak świadomie, no i potem przyglądam się temu, co z tego wychodzi, tak? Jakby do czego to prowadzi, jak mogę dalej tego użyć. Dlatego też to dla mnie jest taka... No to jest duchowość w tańcu dla mnie. No tak, tak. Tu bardzo dużo wątków poruszyłaś i w sumie trudno było chwycić teraz wszystkie. Poczekaj, bo ja tu szedłem na razie do tych tylnych, jest tylko jeszcze tak bym powiedział. Czy jakby tak wracając do mojego pytania, bo jeszcze je pamiętam. Ja nie odpowiedziałam ci. Nie, tylko ja chciałem tak zreasumować, że z jednej strony jakby ten taniec może być ekspresją, a z drugiej strony może być jakby powrotem do siebie w ten sposób. I to na przykład się odnajduje też w tym tańcu jakby sufik zakonu Mevlevi. Tak. To pierwotnie zakonu Mevlevi, teraz bardzo dużo sufik wiruje. Dużo osób mówi, że oni wirują, a oni tak naprawdę nie wirują, tylko się odwracają albo obracają i odwracają się z powrotem do siebie albo z powrotem do Boga. Tak. Więc tam jest ten aspekt tego jakby powrotu poprzez taniec. Nie? Połączenia, nie? Połączenia. Co... Tutaj jeszcze do tych starych komentarzy, to Ania ten potwierdza twoje te... O cytrach. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach. Stary Testament, druga księga Samuela. Dobra, zobaczmy. Nie, to wcześniej już nie chyba, nie? Wcześniej już chyba. Nie, potem mamy... Nie było, teraz musimy wrócić. Zobaczmy, gdzie tam... A to było o mężczyznach, to było... Tutaj Ania, no może ty czytasz teraz. Aczkolwiek jest to powrót do źródeł, bo genetycznie starszyzny i wiedźmy plemienne tańczyli pierwsi. Czy do tego jeszcze wątku? Tak, o starszych osobach. No, one uczyły. U nas w tej chwili nie mamy czegoś takiego, że uczymy się od starszych ludzi. Raczej to oni się uczą od nas, jak obsługiwać tablet, nie? Albo jak przemieszczać się. Więc to tak jest odwrócenie, kto kogo uczy w tej chwili. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, bo tutaj trudno to oceniać, nie? Natomiast, no tak, ja też akurat dzisiaj miałam taką rozmowę a propos tańca, że na przykład moi wujkowie, starsi, tak, o wiele lepiej tańczą, prowadzą kobietę w tańcu niż moi rówieśnicy. I czy nawet młodsi mężczyźni, to też jest takie, że te starsze osoby i znały tańce ludowe i towarzyskie i taka podstawowa rzecz jak poproszenie kobiety do tańca, czy kobieta też mogła oczywiście poprosić mężczyznę do tańca, były takie bardzo naturalne, nie? Jakby taka kinderstuba to się chyba kiedyś nazywało. To był to chyba element dobrej edukacji, nie? Tak, taki, dokładnie. Niezależnie od poziomu wykształcenia, ale tak to... Tutaj jeszcze jest... Pozbywania się. A coś mi tu... Taniec, aha. Okej, bo tutaj jeszcze co, było... Tu mamy fajne... Co, no, ale nie jest... Czy to odniesienie do tego jakby powrotu do siebie przez taniec chyba, że ekspresja emocjonalna nie jest istotą rytuału według teorii rytualnych różnego typu. Istotą jest komunikowanie emocji w wspólnocie. Trop transformacji właśnie. Taniec ma odczyniać wspólnotę,
Nie mam na myśli Grotowskiego, ale właśnie źródłowe, archaiczne rytuały. W rytuałach tańca nie ma histerii, eksplozji emocjonalnej, jest wyrażanie emocji dla więzi, wspólnoty, sztuki. Tak, ja też właśnie chciałam taką jedną tutaj, taki wątek jeszcze dodać, bo właśnie o którym tutaj, zaraz jakie imię jest, ja sobie sprawdzę. Ania Kapusta wspomniała, bo nam bardzo często się też kojarzy taniec na przykład rytualny, czy szamański, czy nie wiem, że to jest związane z utratą świadomości i też z takim oddaniem się czemuś, co nie wiadomo jak na nas płynie i czy my potem będziemy mogli na przykład wrócić do siebie i być dalej normalnymi ludźmi, którzy idą rano do pracy, do biura. Otóż nie, to wszystko jest tak, że też oczywiście może się tak wydarzyć, szczególnie jeśli, nie wiem, bierzemy jakieś środki, nie jesteśmy po prostu pod kontrolą osób, które w jakiś sposób zawiadują tym, co się dzieje, to tak, jest jakieś takie niebezpieczeństwo. Natomiast rytuały mają uwalniać nas od takiego życia w 3D, nie? Takim byciu tylko tu i teraz, że rytuały czy tańce takie ekstatyczne są po to, żeby doświadczyć wielowymiarowości, jaką jesteśmy po prostu. I to też oczywiście wszystko zależy od miejsca, czasu, tego, co potrzebujemy i czy też jesteśmy no, na to gotowi, tak? Bo to też jest kwestia tego, czy jesteśmy gotowi, albo też jak w jakiej kulturze się wychowujemy i jak ona tym steruje. W naszej kulturze akurat my jesteśmy takimi frikami, którzy muszą wszystko kontrolować, więc taki każdy objaw, nie wiem, czy macie też takie wrażenie, ale każdy objaw takiego nie... Tego, że czegoś nie kontrolujesz, albo że nie wiesz, co tam będzie, albo nie wiesz, co się wydarzy, jest poza jakby poza normalnością. Natomiast to, jeśli chcemy, ja mam też takie doświadczenie, że jeśli chcemy coś rzeczywiście transformować i coś zmienić, to po prostu trzeba zaufać i czasami trzeba puścić pewne rzeczy, nie? I puścić i zobaczyć, co z nich wyjdzie. I ja miałam takie fajne doświadczenie właśnie z ruchem z tańcem. Kiedyś pojechałam na warsztat bardzo takiego znanego choreografa, słuchajcie, najwyższa półka na świecie. I byłam strasznie zawiedziona na początku, bo on nam kazał przez godzinę skakać. I ja tak sobie myślę, what? To ja tu jadę po prostu 300 kilometrów samochodem, żeby przeszerzyć, wiecie, spotkać się z jakąś taką myślą choreograficzną, wiecie, myślą ruchową, jakimś takim czymś, wow, a on mi każe skakać przez godzinę, włączył jakąś muzykę i mam skakać i oczywiście przez pierwsze pół godziny się burzyłam. A potem jak złapałam ten rytm, dźwięk, to, co się dzieje z moim ciałem, ile tych wszystkich myśli, tych śmieci po drodze, właśnie tych oceniających, że wow, co to znaczy w ogóle, dlaczego ja mam tu skakać. Jak potem poczułam, co się ze mną dzieje, jak zaczęłam to nie oceniać, a obserwować, okazało się, że to była najlepsza rzecz, jaka mi się mogła przytrafić, bo potem, jak zaczęliśmy robić choreografię, bo potem, jak zaczęliśmy tańczyć, to była zupełnie inna praca. I już nie z poziomu tej takiej, nie wiem, Ani, która wie już dużo albo nie wie, tylko po prostu jakby zupełnie z innego poziomu. I to, gdybym się nie wypuściła, tak, w pewnym momencie, mogłam oczywiście być spięta przez całą godzinę, oczywiście moje mięśnie to też odczuły bardzo mocno, ale to chodzi o uwolnienie głowy oczywiście i pozwolenie sobie na po prostu bycie w rytmie, bycie w tym pocie czasem, w tym zmęczeniu, w tych wszystkich bólach, które się po drodze pojawiają, bo też się pojawiają, bo to też, jeśli mieliście doświadczenie, na przykład jak ktoś z Was zrobił 108 powitań słońca, to wiecie, że mniej więcej przy 50 powtórzeniu, tak, to już Ci jest wszystko jedno, bo już wszystkie bóle po prostu się zaliczyło. I dopiero potem pojawia się to, wow, to mogę po prostu tańczyć bez końca, mogę robić jeszcze 200 powitań słońca. I to jest właśnie ten stan, który uwalnia nas od poglądów. Nie? Na temat tego, ile możemy tak naprawdę na przykład. To też takie usztywnienia w ciele. No. Ja na przykład swego czasu ćwiczyłem sztuki walki i pamiętam, że jak jakoś tak rąbaliśmy na oślep, to trener wtedy nas tak
wyciorał totalnie, że już nie mieliśmy sił na nic. I wtedy trzeba było to robić z jakąś świadomością, nie? Bo nie było siły na to, że coś zrobić na siłę. Żeby nie było siły na nawyki, nie? I tak dalej, tak. I to był taki moment właśnie w zmęczeniu, takim wyczerpaniu wręcz tego. Oczywiście może to metoda szokowań, to nie jest metoda, którą należy stosować non-stop. Nie, to chodzi o takie przetkanie, nie? Pewnych rzeczy. Ale tutaj bym chciał wrócić do tego wątku, który się pojawił tak bardzo pobocznie, ale go wychwyciłem przy okazji, może dlatego, że chciałem o tym powiedzieć, że mówiło się o tym poprowadzeniu tego procesu, nie? Więc to jest oczywiście tak, że można brać cokolwiek i starać się coś z tego skleić, ale często to długo potrwa, zanim się do czegoś dojdzie. Więc gdzieś tam warto poszukać może nie jakiejś... nie chcesz powiedzieć metod? Metodyki swego rodzaju. Może bardziej metodyki niż metod. Ale nie takiej metodyki, struktury. Która jest więzieniem, ja tylko czegoś, strukturą. Co nadaje pewną strukturę. I ty na przykład często korzystasz z pięciu żywiołów jako tej struktury. Nie mogłabyś coś ja mam takie dwie struktury właściwie, z którymi pracuję. To albo opieram się na pracy z czakramami, ale to rzadziej, szczerze mówiąc. Teraz dopiero niedawno zaczęłam i to jest takie świeże, więc jakby dopiero to sobie eksploruję. Natomiast to, co robię już od kilku lat, to pracuję, dla mnie taką strukturą pracy na każdym właściwie poziomie, to jest praca właśnie z pięcioma żywiołami, a to też no, dzięki Tobie właściwie, dzięki tej praktyce sufickiej, nie? Pięciu żywiołów. Bo historia trochę była taka, że ja po prostu chyba w 2013 poprosiłem Anię na letniej szkole medytacji sufickiej, że tam chciałem, żeby żywioły były takim tematem i żeby każdy dzień miał swój żywioł. I poprosiłem Anię, czy by mogła zatańczyć tak 15 minut każdy żywioł. I to też było ciekawe doświadczenie. Ja pamiętam do dzisiaj żywioł ognia, że się najbardziej zmachałaś. To był dramat, słuchajcie. Ale ja też chciałam wrócić do tej historii, dlatego że jak myśmy na którymś warsztacie, który prowadziłaś tutaj w Trójmieście, zrobiłaś tą praktykę i tak sobie myślałam, dlaczego ja tylko siedzę? Jakby miałam takie poczucie, że jak inne praktyki, takie siedzące albo leżące, to jest wszystko, czego mi potrzeba, żeby jakby użyć tej techniki, tak? Czy tej praktyki, to tutaj miałam takie wrażenie, że nie, tu jest, ja tu muszę użyć ciała, nie? I to jest właśnie, i w tym samym czasie ja tak sobie myślałam, i chyba nawet Ci to powiedziałam, że ja to bym potańczyła po prostu, coś bym się poruszała. I Ty w tym samym czasie właśnie powiedziałeś, że może właśnie zrobimy wtedy, jak będzie ten wyjazd medytacyjny, żebym zatańczyła te żywioły. A rok później robiliśmy to trochę inaczej, że Ty już jakby prowadziłaś, godzinę. Już naprowadzałaś jakby w ruchu. Tak. I właśnie od tego się zaczęło, że ja sama jakby przygotowując się do tych 5 minut, to nie było 5? To nie było tak powiedziane, to chodziło, że to miało być coś przed wszystkim. Tak. Nie, moim zdaniem bardzo fajnie to wyszło, nie? No, wiadomo, że teraz pewnie było inaczej, ale że to było akurat to dokładnie to, co było potrzebne na tym miejscu. I tak. I fajne, być może nawet Tomek ma jeszcze filmy z tego. Będzie cię szantażował. To. Ale wiecie, to dla mnie było na przykład na takim największym doświadczeniem, na takim najgłębszym, to, że... Bo oczywiście mamy różne wyobrażenia na swój temat. I ja po prostu, to było takie 5 dni, słuchajcie, gdzie wszystkie moje wyobrażenia na mój temat zostały po prostu, tak się rozpierzchły. Na szczęście przez cały dzień była praktyka potem, więc mogłam się integrować. Ale każdego ranka, jak zaczynałam tańczyć dla ludzi, też dla siebie, każdy żywioł był ziemia, woda, ogień, powietrze i eter. To dla mnie to było tak, jakbym stanęła przed lustrem i poczuła, co działa, co nie działa, co jest moją naturą taką, wiecie, co udało mi się zachować w sobie jako naturalne, a co totalnie straciłam i totalnie nie rozumiem. I na przykład jak miałam bardzo dużą łatwość z elementem wody i z elementem powietrza, to ogień, po prostu ogień, ja przy ogniu poległam, ja uciekłam chyba po 3 minutach tańca. To było tak, że Ania tańczyła i powiedziała, no już koniec, zmachałam cię. Ale nie, ale dla mnie to był właśnie super wyraz tego ognia, że tam nastąpił, tylko że gdzieś tam
gdzieś tam brakło energii może na przyjęcie tego, nie? Tak, znaczy ja myślę, że ja po prostu jakby tak bardzo nie miałam, albo miałam to bardzo zblokowane, ja myślę, że miałam po prostu bardzo zblokowany ten element i ja w pewnym momencie poczułam, że totalnie tego nie rozumiem, to znaczy jakby nawet nie, że ja nie rozumiem tego intelektualnie, bo rozumiem, tylko że moje ciało w ogóle nie wie, o czym ma tańczyć. Jakby, tak jak nie wie o czym stać, to ja i poczułam się tak totalnie zmęczona taką walką pomiędzy tym, że głowa mówi, że mam coś zatańczyć, bo mam zadanie jakieś, a ciałem, które mówi, ale halo, ja po prostu ja nie wiem, o czym ty mówisz w ogóle, czego ty chcesz, jakby nie ma tego we mnie. I też od tego czasu zaczęłam po prostu bardzo, bardzo jak przyglądać się temu żywiołowi w sobie. No i tak teraz już jest oczywiście o wiele lepiej. Ale też do czego zmierzam z tą praktyką. To jest taki fajny, taki bardzo spójny system, który z jednej strony daje niesamowitą wolność w używaniu, jakby w tym, co chcemy sobie, jakby jaki aspekt siebie wzmocnić, czy fizyczny, czy emocjonalny, czy bardziej intelektualny, czy duchowy, a z drugiej strony daje pewne ramy, tak, że jest i wolność, ale też daje pewne ramy, które dla umysłu są takim poczuciem bezpieczeństwa, nie? Że na przykład w elemencie ziemi mamy to i to, są takie jakości, takie części ciała, takie relacje, takie sfery w naszym życiu, które są w jakiś sposób, mogą być wspierane przez ten element, czy w wodzie to jest zupełnie inaczej, te same jakby sfery już zupełnie inaczej będą się uzewnętrzniać, tak, inaczej będziemy o nich, inaczej będziemy je praktykować, tak samo w elemencie ognia, inaczej będziemy praktykować, nie wiem, na przykład relacje z ludźmi, nie? Inaczej będą one praktykowane w elemencie ziemi, wody czy powietrza. I to jest taka niesamowicie szeroka, ale też głęboka płaszczyzna, gdzie można, na przykład jak robię warsztaty kilkudniowe, gdzie każdego dnia ruszam jeden element, albo też gdzie na przykład przez 3 godziny pracuję nad jednym elementem, to jest taka, no wiele rzeczy można poruszyć w sobie i też zobaczyć, transformować oczywiście. To takie, taki schemat dla mnie, nie? Bardzo spójny. Bo tak jeszcze nad tym ogniem się zastanawiałem, bo mówiłaś, że to czułaś, że to taki najbardziej problematyczny. Ale zastanawiam się, jak to obserwujesz, czy to w ogóle nie jest taki element, który jest problematyczny dla wielu kobiet, bo powiem, skąd moje pytanie. Tak. Bo mi się rzadko zdarza mi się ostatnio uczyć jogi, raczej medytacji, ale czasami się zdarza. I na przykład ostatnio egzaminowałem na studiach podyplomowych z jogi studentki, które tam chciały zostać instruktorkami jogi i było stanie na rękach. Tam, co prawda się uczyliśmy asekuracji, ale wyszło to nagle, się chwilę tam zajęliśmy i był problem, że z takim wykopaniem się, że tak powiem, z tego stania ręka. I tak się zacząłem zastanawiać, na ile to jest, że na przykład dziewczynka musi być grzeczna, nie? Nie może wyrazić gniewu. Jeszcze jak chłopak, to jakoś mu ujdzie, nie? Że się ten ogień tłumi, nie? Być może to jest w ogóle, ma jakieś tam głębsze takie podłoże patriarchalne, no bo ten ogień to jest też i pewien erotyzm i tak dalej, i być może jakby to jest to pewna opresja patriarchalna, nie? Keep down. Lepiej na letnio, ale niech będzie moja. No właśnie, i tak pomyślałem, że kurde, te dziewczyny się nie potrafią tam, pozdrawiam, jak oglądają, porządnie wkurzyć, nie? Tak, ja właśnie też po tym zdarzeniu, gdzie ten ogień był taki dla mnie, ja się zaczęłam się zastanawiać nad sobą właśnie, w którym momencie ja zaczęłam tracić ten ogień, bo tak naprawdę jako dziecko i też nastolatka miałam ten ogień, bo ja chodziłam po drzewach z bratem, jakby w ogóle dla mnie też nie miałam takiego... Na szczęście w domu nie miałam takiego obostrzenia, że jak jestem dziewczynką, to coś muszę. Czasem tylko moja mama mnie prosiła, że jak szłam do kościoła, to ubierz spódniczkę. Ale to było też takie bardziej proszenie mnie niż narzucanie. I ja chyba właśnie to, chyba być może nawet to było to jedno z takich zdarzeń, które przywołałam na początku rozmowy o tych biodrach, nie? Że mam nie ruszać biodrami, bo to szatańskie. I myślę, że to też takie tego typu zdarzenia bardzo mocno
jakby blokują nas, że my nie używamy tej swojej siły, nie używamy tej energii, nie używamy też takiej, że nie to nie, tak to tak, robię to, idę, kopnę, przeklnę, jakby i że nam się to zabiera w pewnym momencie, albo pozwalamy, żeby nam to się zabrało. I rzeczywiście zauważyłam, że jak prowadziłam warsztaty, to na przykład kobiety mają o wiele większy problem z takim, też jak prowadzę na przykład czasem kontakt improwizacja, to też jest taka technika taneczna, na przykład z oddaniem ciężaru komuś, albo z pchnięciem, nie? Że albo takim, że rzeczywiście używamy siły jako siły fizycznej, nie? Żeby kogoś pchnąć, przestawić, podnieść, albo ja nie mam siły, ja mówię, nie wiesz, sprawdź. Nie? Tak, to się u kobiet często spotyka. Bo nam się nie pozwala. Na jodze na przykład też, nie? Mm-hmm. Być może to wynika z tego, że mężczyźni się wstydzą przyznać, jak nie mają siły, ale u kobiet często się pojawia ten argument, nawet jak... A ja na przykład patrzę i widzę, że to nie jest problem, no tak. Że na przykład jakieś usztywnienie na przykład w barku jest problemem, nie? Ale takie pierwsze, co przychodzi do głowy... No oczywiście wiele jest tych przekazów kulturowych, które do nas przychodzą. To, tak, my to bierzemy, nie? I bierzemy to jako naturę pewną, nie? Niestety, że to jest, że tak zawsze było. Ale też ja jakby a propos też twojego pytania, to moja historia taka jakby z dzieciństwa jest zupełnie inna i potem ja dopiero sobie pozwoliłam na to, żeby mi coś tam wiesz, wkręcono. A teraz do tego wracam i wracam i no i to jest fajne, to jest piękna praca w ogóle, bo też z tym elementem ognia, on jest na tyle, on też jak rozmawiałam z osobami, z którymi prowadziłam właśnie ten open practice, że ten ogień jest takim dość niebezpiecznym, znaczy my go nie używamy, bo się boimy. Jak z elementem wody, czy z elementem ziemi, to są takie bezpieczne elementy, nie? Woda sobie płynie, ziemia się... Znowu wydawało. Ta woda też jest taką siłą, która też potrafi, nie? Tsunami złamać, czy połamać. Natomiast jakby ogień jest takim żywiołem, który najtrudniej jest zapanować w krótkim... Znaczy on się zmienia w krótkim czasie. Bo z wodą jest jeszcze tak, że możesz... Musi spiętrzyć i widzisz kiedy, więc możesz jeszcze zareagować, nie wiem, uciec, cokolwiek. Natomiast z ogniem jest tak, że i już pozamiatane i nie ma. I teraz to, czego my się boimy jakby w tym też kulturowo, to jest to, że na przykład jak ja powiem komuś nie, albo stop, nie? Czyli to jest ogień, spaliłam. Urwałam relację, albo urwałam rozmowę, nie? Jakby boimy się tych konsekwencji potem, takiej pustki. Do tego cudzysłowiowego spalenia mostów, nie? Chociażby. Tak. I teraz my też, tak jak nie jesteśmy oswojeni na przykład ze śmiercią, z rozstaniami, nie jesteśmy oswojeni ze stratami, że to jest naturalny etap życia, tak? Czy, że zmienia się, że kiedyś byłam dziewczynką, teraz jestem kobietą, za chwilę będę staruszką i że jakby my się nie oswajamy ze zmianami jako naturalnym procesem życia i też, że zmieniam, nie wiem, że wyglądam inaczej, tak? Że 20 lat temu wyglądałam inaczej, że teraz mam trochę zmarszczek. Teraz, że jesteśmy coraz piękniejsi. Wow. I nawet na takiej transmisji na żywo się możemy tak narcystycznie trochę pocieszyć, patrzymy swoje oblicza. A to są od śmiechu, nie od starości. Ale właśnie nie mamy tego, żeby się tym bawić, nie? Żeby być wow, to ja teraz mam inaczej, tak? Okej, nie wiem, coś się skończyło, nie pracuję tutaj, no to będę miała inną pracę, tak? Jakby, albo co mnie czeka, nie? I teraz ten element ognia niestety, jakby, ponieważ nie jest tak oswojony w naszej kulturze jako naturalny stan zmiany, natychmiastowych zmian, to my się go boimy, bo boimy się właśnie, że nie będziemy panować nad czymś, nie? Że nie mamy kontroli, a nad ogniem, no sorry. No właśnie, natomiast trzeba powiedzieć, że ogień jest tym elementem, przez który trzeba przejść na tej duchowej ścieżce, bo i to wręcz, można powiedzieć, zostać spalonym. Gdzieś tam był taki ładny cytat z Irini Tweedy, który, ja może go nawet odnajdę, tutaj mam takie, na przykład świetną książkę, on chyba jest, tylko ja zobaczę. Ja jeszcze nie napisałam książki. No właśnie, ja Anię już zachęcam od jakiegoś czasu, więc... Ale właśnie to tam szukaj cytatu, ale... Ja na przykład, też mi bardzo pomogło w tej pracy z elementem ognia takie myślenie
o elemencie ognia jak takim remoncie w domu, nie? Że mam dom po prostu, tylko że on, wiecie, remonty przeważnie trwają ileś miesięcy albo Majster tygodni. coś zawsze zepsuje. Zawsze coś zepsuje albo musi przyjść drugi raz. Natomiast mi chodzi o taki moment, kiedy no, żeby mieć nowe mieszkanie, tak? Czy żeby zmienić, to po prostu trzeba to wszystko wywalić. I dla mnie też element ognia jest takim narzędziem, że jejku, jeśli chcę mieć inne życie, chcę być, znaczy inne, jakby nie wiem czy lepsze, czy gorsze, tak, ale inne, chcę inaczej, to muszę coś skończyć, muszę coś spalić, muszę coś zostawić, nawet popłakać nad tym, że coś zostawiam, bo gdzieś tam to było dla mnie na dany etap życia bardzo takie, no, potrzebne, to trzeba to zostawić, trzeba to spalić. I tak jak mówisz, nie pójdziemy dalej, bardzo często nie pójdziemy dalej w tym naszym życiu, jakiekolwiek ono jest, jeśli pewnych rzeczy po prostu nie spalimy, nie pozwolimy im odejść. I też jakby, bo co innego, kiedy woda zabiera nam coś, ale wiem, że to coś jeszcze tam istnieje, nie? No, co ona zabiera? Ten proces jest Tak, taki łagodniejszy, można by a powiedzieć, ogień nie? nie ma, spalone, koniec, pozamiatane. I teraz ta rzecz już nie istnieje, ta relacja już nie istnieje. Można zostawić tylko pamięć. I to jest, no to jest tak jak ze śmiercią, nie? Osoby bliskiej też. No wiemy, że już pewne rzeczy nie cofną się. I ja jeszcze nie mam takiego doświadczenia, szczerze mówiąc, tak to łatwo, trochę lekko to mówię, ale jeszcze nikt z moich bliskich nie umarł, więc nie znam tego doświadczenia. Natomiast z wieloma rzeczami musiałam się pożegnać, ale i chociażby, nie wiem, bycie tancerką, słuchajcie, to też jest tak, że z wieloma rzeczami trzeba się pożegnać, na przykład z ostatnim życiem. Na przykład. I to jest też konsekwencja tego, nie, że. Dobra. Dobra, no ty masz cytat. Przypomnij mi jeszcze o tym ogniu jako braku, jako takim jakby rzuceniu się żeby mi Dobra. nie wyleciało, bo to jest ważny wątek. Ale to będzie cytat, w paru moich książkach się pojawia. Ja ostatecznie czytam go jednak z innej, bo to by mi było szybciej znaleźć. Bo on chce więcej książek Tak, chciałem wam zareklamować. pokazać więcej książek. Tam no, to był pretekst, tylko notabene ta jest w promocji dzisiaj. Ale to jest cytat z książki Iriny Twiddy pod tytułem Daughter of Fire, Córa Ognia, w której ona opisuje bodajże 7 lat swojej praktyki u takiego sufickiego mistrza Bhai Sahiba. A Irina Twiddy, jej historia była taka, no my ją już znamy, że tak powiem, jako suficką szejkę, suficką nauczycielkę, która nauczała w Anglii pod koniec swojego życia. I natomiast jej historia była taka, że jak jej mąż zmarł, to ona bardzo źle to zniosła, nie była w stanie jakoś się pogodzić z tym. I po tam, że nie pamiętam, 2 czy iluś latach, jakby nic jej nie pomogło się odnaleźć w tym życiu po śmierci męża, postanowiła, że wyjeżdża do Indii. No i tam poznaje swojego nauczyciela, którego nazywa Bhai Sahib, czyli dosłownie starszy brat. On się jakoś tam nazywał, ale ja w tej chwili nie pamiętam tego. I w tej swojej książce we wstępie pisze coś takiego. Miałam nadzieję dostać instrukcję w jodze, oczekiwałam cudownego nauczania, a to, co nauczyciel zrobił, zasadniczo sprowadzało się do tego, że zmusił mnie do stanięcia twarzą w twarz z ciemnością we mnie samej i to prawie mnie zabiło. Poczułam się całkowicie pokonana aż do czasu, gdy pogodziłam się z tym, co wypierałam całe życie. Gdzieś w Upaniszadach, nie pamiętam dokładnie, w której jest zdanie, które podsumowuje całe duchowe poszukiwania. Jeśli chcesz prawdy tak bardzo, jak tonący chce powietrza, zrealizujesz ją w 1 sekundę. Ale któż chce prawdy tak bardzo? To jest zadanie nauczyciela: rozpalić w sercu nie dający się ugasić płomień tęsknoty i podtrzymywać go, dopóki nie pozostaną tylko popioły. Ponieważ tylko spalone do pustki serce jest zdolne do miłości. Tylko serce, które przestało istnieć, może zmartwychwstać. Więc to jest ten ogień. I właśnie, na szczęście jeszcze pamiętam to, co miałem powiedzieć, więc nie trzeba mi przypominać. Bo Ania tu mówiła o tym ogniu właśnie jako czymś niekontrolowanym. Ale na tej ścieżce duchowej są pewne elementy takie, które mają swoją metodykę. Ale gdy dochodzimy do tego elementu miłości, jedności, to jest moment, w którym właśnie człowiek nie już musi porzucić metodykę, bo jakby rozpuszczenie w czymś
jest zaprzeczeniem metodyki, jest właśnie takim skoczeniem, wydawałoby się, w otchłań, która nie jest otchłanią tak naprawdę, ale jak człowiek się przymierza do tego, to jest skoczenie jakby właśnie w otchłań. Dlatego przejście tego etapu ognia jest niezbędne, bo to jest ten etap konfrontacji z tym, można powiedzieć, swoim cieniem. Nie? Tak. Znaczy, ja też mam takie doświadczenie z takiej bardzo uporządkowanej pracy fizycznej, tak? To jak uczymy się tańca w taki klasyczny sposób, czyli uczymy się choreografii, ćwiczymy, to do momentu, kiedy się uczymy i powtarzamy tak po prostu, żeby zapamiętać dany materiał, nic się nie wydarza. Dopiero w momencie, kiedy my totalnie przestajemy myśleć o tym, co robimy, jakby kiedy już tak bardzo się tego nauczymy i tak bardzo jest to w naszym ciele jako coś, co jest naturalne i wręcz spontaniczne, dopiero wtedy pojawia się taki moment właśnie, kiedy no to ciało nie przeszkadza nam na przykład w tańcu, tak? Czyli, czy ciało nam w tańcu nie przeszkadza, albo możemy jakby dołączyć inny aspekt, nie? Taki bardziej duchowy czy psychologiczny. I też myślę o tym, że te wszystkie techniki, które są, czy duchowe, czy fizyczne, tylko są po to, żeby na początku nauczyć się takiego bezpieczeństwa, poczucie, żeby mieć bezpieczeństwo i żeby mieć takie... No, taki... Wykonać trochę tak. Jakby kroków pierwszych, ale jakby tym... To nie jest tak, że jak będziemy stawiać te kroki dalej, 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 to gdzieś dojdziemy, nie? Jeszcze one przygotowują tak. De facto do tego skoku, nie? Do tego skoku, tak. I teraz... I właściwie ten skok jest najważniejszy, nie? Bo to, co potem... On jest najważniejszy i właściwie jest niezbędny, jeśli chcemy... Nie chcemy się już cofać. Bo tak... Ja mam takie wrażenie, że do momentu, kiedy my cały czas gdzieś coś próbujemy, coś ciągle się uczymy, ciągle coś jeszcze chcemy się nauczyć, to jest taki moment, gdzie cały czas jesteśmy tuż przed, nie? I zawsze można wrócić. Natomiast w momencie, kiedy się skoczy, gdzie się spali właśnie coś, czy się przeżyje, ten moment takiego uniesienia też, o którym mówiliśmy, to już nie ma powrotu. I też dlatego się boimy tego elementu ognia, tak? Bo wiemy, że tam po drugiej stronie już nie będzie tego, co było wcześniej. No to jest to, co Sufi nazywają śmiercią przed śmiercią, nie? Że jeżeli chcesz doświadczyć transformacji, to musisz doświadczyć śmierci przed śmiercią. Musisz umrzeć to, co znane dla ciebie, to, co wygodne, to, z czym się identyfikujesz. I dzięki temu możesz się jakby odrodzić, jak ten feniks z popiołu, już wracając do tego elementu ognia, nie? No tak, tak. Się zastanawiam, jak my jesteśmy czasowo, bo też, żeby nie pociągnąć tam, nie wiem, 3 godziny, jak kiedyś z Piotrem to zrobić. Do 10 jest. Do 10. Oh, wow, tak długo więc, gadamy? Więc myślę tak sobie, myślę, że to na pewno będzie jakieś spotkanie, które musimy kontynuować przy jakiejś następnej okazji z jakimiś tam może szczegółowymi wątkami. Może na przykład samymi żywiołach. Tymi żywiołami, ja powiem trochę od mojej strony, ty od swojej. Natomiast jeśli osoby, które nas tam słuchają, mają jeszcze? Jakieś pytania, no tutaj trochę osób jest. Według tego, co nam pokazuje Facebook, jeżeli nas nie okłamuje. Więc jeżeli ktoś ma pytania, to piszcie, to jest ten moment. Tak. Albo na przykład coś, co mówiliśmy, nasunęło wam jakieś... Refleksje. Przypomniało wam jakieś refleksje, czy swoje doświadczenia. Teraz ja widziałam też komentarz o rytuale, o tym właśnie skakaniu. Ja już tak nie zareagowałam na tak, tak, bo to właśnie, chodzi o to, że ten flow... Żeby już nie przerywać, ale tak, w ogóle Aniu, bardzo ci dziękuję, bo ty widzę, że masz bardzo duże takie taką wiedzę teoretyczną. Ja niestety nawet jak coś sobie przeczytam, to Ania nie pamiętam skąd ma praktycznej to jest, trochę. Ale widzę, że aha, bo nie znam Ani, ale dziękuję ci za te wszystkie podpowiedzi takie bardzo, że tak powiem, książkowe, bo to jest bardzo istotne. Też na pewno skorzystam z tego i to uzupełni moją wiedzę. A już nie będziemy na to wszystko odpowiadać, bo tego jest tak, dużo. Tak, bo też nie chcieliśmy tam, nie na wszystko na bieżąco odpowiadaliśmy, bo to, że tak powiem, flow trochę zaburzało. Aha. Aneta.
dołączyła do nas, czyli kutek ten zasnął. Słuchajcie, ja bardzo chętnie będę to kontynuowała, bo tej wiedzy na temat tańca i też takich innych aspektów. Właśnie na temat tańca od tej strony, bo może o tańcu się mówi tak, od różnych właśnie. Stron, ale mało jako tej sztuce, można powiedzieć, pewnego rozwoju osobistego czy duchowego, tak, a przecież dużo ludzi w tej chwili używa tak tańca. Tak. Taniec to nie tylko są osoby, które gdzieś tam profesjonalnie z tym występują, tak. A z drugiej strony one też muszą jakąś tam ścieżkę swoją w tańcu odnaleźć, mhm. Ale mam wrażenie, że coraz więcej osób no podchodzi do tego tańca jakoś poszukiwania pewnej świadomości siebie, nie? Też pewnie zauważyliście, bardzo dużo jest takich już teraz i metod, czy tam struktur, jak na przykład taniec pięciu rytmów, czy taniec spontaniczny, też taniec intuicyjny się pojawił, a ja nie wiem, czy coś tam jeszcze ominęłam. I to też są takie piękne praktyki, które po prostu są dla każdego tak naprawdę. Ja też częściowo korzystam z tego, albo biorę udział w takich zajęciach, albo też sama gdzieś tam idę w tą stronę. Czasami biorę udział w takich warsztatach i okazuje się, że już tam to kiedyś robiłam też, bo po prostu instynktownie mnie coś poprowadziło. Mhm. Bo też myślę, że najważniejsze jest, znaczy my też, my wszyscy mamy ciała i w tych naszych ciałach jest cała masa informacji, z których my nie korzystamy. I tak szczerze mówiąc, nie zawsze trzeba iść tam na jakiś warsztat, czy tam na jakieś tam super wydarzenie. Czasami wystarczy sobie włączyć muzykę i po chwilę sobie powiedzieć: dobrze, ciało, co ty chcesz dzisiaj ode mnie? I właśnie jakby pójść za tym doświadczeniem, tak, tak. Nie? I to wszystko tam jest, my to wszystko mamy. To nie to, jakby to, o czym ja wam mówię w tej chwili, czy Maciek, to po prostu bardziej jest kwestia takiego naszego doświadczania tego i ewentualnie potem nazywania, czy nawet, nie wiem, czasem się coś przeczytało, czy było się w jakimś tam miejscu, ale tak naprawdę my to wszystko mamy w sobie i wystarczy tego używać i patrzeć, w którą stronę nas to prowadzi, nie? I jakby z takiego poziomu świadomego już tam potem decydować, co dalej z tym robimy. Bo, więc to żadna bo nawet filozofia. Jeżeli to nie uda się od początku, ktoś sobie, nie wiem, puści muzykę albo i nie puści, będzie chciał iść za swoim doświadczeniem, to można jakby mieć świadomość całego procesu, który tak, się zadzieje, tak. Nie wiem, tego oporu, bycia z tym oporem. Tak. I tak dalej, więc to nie jest tak, że musi się coś zadziać i to wtedy tylko będzie wartościowe. Nawet jak nic się nie zadzieje. Nawet to, samo zauważenie, że się jakby, krępujemy. Tak, tak, to już jest... zwrócenie uwagi na pewne rzeczy, ono zmienia już w jakiś sposób nieodwracalny świadomość. No. Dobra, no chyba widzę, że nie ma pytań, to jeszcze z takich rzeczy końcowych. Gdzieś tam, nie wiem, gdzie to się wyświetla, z której strony, ale gdzieś w opisie transmisji jest link do wydarzenia, które organizuje Ania i Radek, Bekieler. Który ma nazwisko Bekieler, tak. Jest to właśnie Anatomia Świadomości. Taniec pięciu żywiołów. I to jest takie chyba kilkudniowe wydarzenie, tak? Tak, to jest wydarzenie, które jest 17-19 sierpnia tutaj na Kaszubach, a właściwie w Borach. Bo my jesteśmy właśnie na Kaszubach. W Borach Tucholskich, w Świątyni Dźwięków. I to będzie tak właściwie no, taka synteza tego wszystkiego, co ja i Radek zdążyliśmy do tego czasu doświadczyć i też narzędzia, jakie udało nam się wypracować, jeśli chodzi o pracę z ciałem, z głosem, z ruchem, też z bezruchem. I serdecznie Was zapraszam, dlatego że to będzie taki no, wyjątkowy czas, bo będą 2,5 dnia, będzie cały weekend, a na to, żeby totalnie oddać się tylko temu, żeby to wszystko sobie zintegrować, przepracować, też pytać, rozmawiać, też w pięknym miejscu, Świątynia Dźwięku, to jest, no, jest piękne, cudowne miejsce, gdzie można naprawdę się odciąć troszeczkę od świata zewnętrznego i skupić się tylko na sobie, nad jeziorem, no i też będzie koncert na gongach, więc też będzie taka praca, gdzie to wszystko będzie można sobie tak, wiecie, wyciszyć, zintegrować i doświadczyć. I to no. Jest gdzieś tam za ponad miesiąc, więc jest jeszcze czas na jakieś tam zweryfikowanie planów. Tak, jest jeszcze czas, żeby się, tak.
Więc tam gdzieś w opisie tej transmisji jest, jest tam link do tego i jest też link do promocji tej świetnej książki i powiedzenia, że świetna książka. Czekaj, to góry nogami chyba, nie? Dobry nie, nie, bo to nam obraca chyba obraz. A, właśnie. Nie, chociaż nie, teraz... Jest to odwrotnie. No dobra, no, coś jest odwrotnie. W każdym razie jest dzisiaj 40%, więc polecam, a przesyłka pocztą jest za darmo, więc... A, i jeszcze chciałam, ja na swoim profilu też umieściłam taki link, gdzie piszę też o 5 żywiołach i też o tym doświadczeniu właśnie z tego wyjazdu, gdzie tam żywioł ogniami nie szedł. Jakby ktoś miał ochotę przeczytać, to albo możecie też do mnie napisać, po prostu ja wyślę wam link. Albo możemy też wrzucić gdzieś tak. Tutaj w komentarzu. Nie? Później po transmisji, jak już tak usiądziemy na spokojnie. Też mam plan, żeby w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach trochę więcej napisać o tych żywiołach, więc też i też jak ja z nimi pracuję, więc też myślę, że to, że mówię teraz, to jest po to, żeby się zdeklarować, żeby to zrobić. Pamiętajcie. Żeby w końcu to zrobić. Publicznie jeszcze będzie nagranie, chyba że nam coś się zepsuje na samym końcu. Tak, żeby to w końcu zrobić, żeby po prostu to wszystko spisać. I też, żeby to było bardziej takie dostępne narzędzia dla wszystkich po prostu, żeby można było sobie taki podręcznik trochę chciałabym stworzyć. No więc to tak. No to cóż, to dziękujemy wam bardzo za towarzyszenie nam. Było nam bardzo miło i do zobaczenia, usłyszenia i tak dalej. Trzymajcie się. Dziękujemy.